Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Pośle, poprawka, nad którą ma być teraz głosowanie, dotyczy zupełnie innej materii. Mianowicie przed wprowadzeniem tej poprawki można by powiedzieć, że w grupie przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z dobrodziejstw tej regulacji, można wyróżnić jakby dwie grupy. Pierwsza grupa, która ma wybór, czyli mogłaby skorzystać z regulacji przewidzianej w tym projekcie oraz mogłaby skorzystać z możliwości zaspokojenia dzięki odpowiedzialności solidarnej przewidzianej w kodeksie cywilnym. I druga grupa, która mogłaby skorzystać tylko z dobrodziejstw tego projektu. I gdybyśmy nie przegłosowali pozytywnie tej poprawki, można powiedzieć, że pewna grupa ma do wyboru skorzystać z dawnej drogi bądź nowej drogi, a pewna grupa nie ma. Dzięki tej poprawce ci, którzy mogą uzyskać zaspokojenie w inny sposób, czyli dzięki odpowiedzialności solidarnej, nie mogliby korzystać z dobrodziejstw tego projektu i w ten sposób byłoby więcej środków dla przedsiębiorców, którzy nie mają alternatywnej drogi pozyskania należności.